Dzień dobry wszystkim. Chcieliśmy się ładnie przywitać przy choince, żeby było tak świątecznie, ale nie mieścimy się za choinką. Nie ma a w szans. Drugą stronę, jakbyśmy się obrócili, to jesteśmy pod światło i nic nie widać. Nic nie widać, także... No ale choinka tu jest, pokaż. Jest, widać. Dobra. Boże, ciężko się pokazuje. No, to co? Dzisiaj chcielibyśmy wam pokazać rynek w Krakowie. Jaki jest piękny, tak? I jakie są ozdoby świąteczne? No, bo już jest jarmark, od którego? Od 29 listopada. Dzisiaj mamy 1 grudnia. I miał być dzisiaj w sumie film z ubierania choinki, ale nie, dzisiaj wleciał ten film, kiedy kupujemy choinkę i tak trochę się nam to przesunie. No, nie szkodzi. No. Ale vlogmasy będą chyba ciekawe. Miejmy taką nadzieję, już to zaplanowaliśmy mniej więcej, nie? No. I nie zapominajcie o lajkowaniu naszych filmów i subskrybowaniu naszego kanału. Łapki w górę. No. To co? Lecimy. Lecimy. Jesteśmy na klatce, Witek zczytuje liczniki. Już zrobione. Co? Nie, prawie. Co? To jest 3 z 5. A, zapomniałam. Tak dzisiaj wyglądamy. Ja mam takie spodnie z Bershki z tamtego roku. Były chyba na przecenie za 50 zł. Buty typowo. Miałam inny ubrać, a zapomniałam o tym. Swetorek, torba Justina Biebera, którą muszę wyrzucić. Dostałam od Witka kiedyś, ale zajmuje nam tylko miejsce. A Witek jak ładnie wygląda, pokaż się. No. Mieliśmy iść przez ulicę Piłsudskiego na rynek, ale postanowiliśmy, że przejdziemy sobie koło jubilatu, żeby pokazać Wisłę, Wawel i to wszystko i żeby sobie przejść z Grodzką. Ale brudny obiektyw. Ale nie widać tego na filmie? Na filmie nie. W ogóle skąd ty bierzesz taksy? Ja nigdy nie wiem, co mam mówić. To co, jesteśmy już koło Wawelu, pod Wawelem. Jest bardzo piękna pogoda. Udało nam się, jak nigdy, bo tak to zazwyczaj jest smog. Nie? No, dzisiaj jest tak słonecznie, ale już zachodzi to słońce, bo jest po 15. Tak, jest po 15, zachodzi i jest zimno, dosyć. Żałuję, że nie wziąłem swojej czapki Mikołaja, przynajmniej by mi trochę uszy osłonęło. No, nie jest w nas zimno, no ale uszy mam zasłonięte w miarę włosami. Jest okej. Okay. No, ale jest... ale i tak pięknie. Pięknie, jest Wawel pięknie. Wawel tak pięknie widać i jest taki widoczny, nie jest zasłonięty smogiem. Tak, pokażę wam na przebitkach. No, ostatnie dni były ohydne, było tak wstrętnie. Ej, czy my mamy tu coś obudłamane od tego? Dzień. O nie, zasłupałam się. Weź, nie strasz, kobieto. Dobra, i co? Idziemy przez Grodzką na rynek. Tak. Grodzką też pokażemy. Dokładnie. No, to patrzcie się. O, a tam jedliśmy naszą rocznicową kolację. O, tam o. To jest Malakon, tak? Tak, chyba restauracja Malakon. Thank you.
to jest dobry zdrowie? Na rynku, ale ładnie. Tyle, że teraz nie jest tak ładnie jak wtedy, kiedy będzie ciemno. Ja nie będę mieli luz. No. Co tam? Dzisiaj jemy w McDonaldzie. Dlaczego? Bo taką mamy chęć. No bo chcemy spróbować to, o czym jest teraz głośno. Czyli drwale. Tu mamy wege, a tu mamy klasycznego. Zobaczymy, jak smakuje. Ja jestem ciekawa tego wege. Dajemy pół na pół? No, tak, okay. Próbujemy. Dobra. No. Życzcie nam smacznego. Tak, i, ale w sumie mogę już testować, żeby spróbować. Tak. No to dobrze. Jak? Ale niektórzy mówią, że smakuje jak mięso. Czuć, że to nie mięso. Nie wiem. Tak o wygląda. No. Jest zielone w środku? No tutaj coś jest. Nie wiem z czego to. A tu jest jeszcze ser. Dawaj tego drugiego. Okay. Ale mięso cieniutkie. To lepsze. Takie same damy. Teraz Widek testuje. Zaczynamy od wege. No to jak mówiłaś, czuć, że to nie mięso? Właśnie, niektórzy mówią, że jak mięso, to wcale nie. Nie? To jest dobre. No. Spróbujmy teraz tego. I bardziej z mięsem smakuje. Tobie bardziej z mięsem? Ale... Nie, mam wrażenie, że to dlatego, że jest bardziej słone. Nie wiem. No. Porównywalne. Tak, porównywalne. Tylko, że ten mięsny ma taki zapach... No, smak. Smak taki... Dymu. Wędzonego, no. Coś wędzonego, a wege kompletnie nie. Ale obydwa są dobre.
Yo. Jesteśmy pod barłakanem i dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy. Jest tak ładnie oświetlone, do tego to zwróciło uwagę Witka, tak, w sumie on nas tu przeprowadził. I moja jest zasługa. Napis, tak, bajeczny barbakan. No i zapytaliśmy się pani, o co chodzi. I powiedziała, że od listopada, i widzę tutaj na ulotce, że do marca, od 16 do 23 są takie seanse, na które można sobie kupić bilet. I one polegają na tym, że są opowiadane legendy. Tak, 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 to ja zrozumiałem. Polskie legendy, tak. Polskie legendy. Jak zorientujemy się w cenach, to wam powiemy. No. Na razie nie wiemy. Ale fajne. No fajnie, i jakiś to jest 3D show, nie? Tak pani mówiła. No. Także nie możemy się doczekać. Na pewno przyjdziemy. Dobra. A w sumie do marca to będziemy. No na pewno będziemy. Będziemy mieć hajs. Dobra, no to jedziemy dalej. Idziemy. Przed chwilą widzieliście rynek obok galerii, bo co roku taki jest. I naszym zdaniem tam jest zawsze najładniejsza choinka, mimo... A, rynek. To jarmark koło galerii. I naszym zdaniem jest tu najładniejsza choinka, zawsze. Mimo, że nie jest prawdziwa, jest sztuczna, ale jest ogromna. Ma piękną kokardę, wielkie bańki, fajnie jest ozdobiona dookoła. I tam jest zawsze jakiś taki... Inny klimat, jest inny, taki bardziej rozrywkowy bym powiedział. Tam na rynku jest świąteczny, a tutaj jest taki, no nawet jak mogliście widzieć na scenie jest gościu, który śpiewa i wątpię, żeby był wynajmowany. Po prostu se wszedł na scenę i śpiewał. I jest tak bardziej swojsko, ja bym tak powiedziała. O, jest bardziej swojsko. No i właśnie, na rynku jest scena, a bardzo rzadko są tam jakieś koncerty i występy, a tutaj jest zawsze wieczorem. Tak, przychodzą sobie, no chwalą się swoimi talentami. I ten gościu, powiem szczerze, że fajnie gra, śpiewał. Fajnie. Mi się podobało. No, a teraz idziemy na mieszkanie, ale bo mi uszy. Tam też jest właśnie taki jarmark jak na rynku. Bo tak, też są takie same stoiska, można sobie coś tam pokupować, zjeść kiełbaskę. Tylko jest tego znacznie mniej. No tak, no, tak gdzieś przez krańca. Trzy. Tak, grzańca też i ciepłego piwa, chociaż nie polecam. Tak. No. Nie, nie, też mi nie pasuje. Dobra, ręka mi otwala. I zamarzamy. I zamarzamy. Jest, nawet rękawiczki nie pomagają. Dobra, to do zaraz. Oj, nie umiem mrugać. A to są ozdoby w Galerii Krakowskiej. I chyba jest to najładnie ozdobiona galeria w Krakowie. Moim zdaniem. Twoim też. To są ogromne ozdoby. Gigantyczne. Zaraz wam pokażę z boku. I tak odjedzie. Bum. Jesteśmy już na Jesteśmy już w mieszkaniu. Witek zrobił nam cieplutkie herbatki, pyszne z pomarańczą i cytryną. Ja rozmawiałam w tym czasie z mamą, a teraz chcemy się z wami pożegnać, ale chcemy jeszcze to podsumować. Tak. Czyli co? Byliśmy na rynku, na jarmarku świątecznym. Tak to się nazywa? Tak, tak. Bożonarodzeniowy. Bożonarodzeniowy jarmark. O, tak. I to jest pierwsza niedziela, kiedy jest ten jarmark. Tak, dlatego było tyle ludzi. Może nam się uda jeszcze pójść w jakiś dzień, gdzie nie będzie tyle ludzi, to wam lepiej pokażemy te stanowiska, bo to naprawdę mega wygląda i jest fajna atmosfera, tylko no tym razem było troszeczkę za dużo ludzi. Za gęsto. Za gęsto, nie dało się iść nawet z kamerą. W ogóle się nie dało iść, nawet bez kamery. No. Będziemy miały strasznie ciasto, zamiast ciasto. Strasznie ciasno. Nie, bo strasznie ciasto. No. Pachniące jest. Królik. No, byliśmy potem jeszcze na tym małym bożonarodzeniowym jarmarku koło Galerii Krakowskiej, gdzie mi się najbardziej podoba, znaczy
Może nie, że wystój, tylko może ta atmosfera, że jest tak właśnie swojsko. Ja bym miał to porównywać, to bym porównał to, że to jest koło Galerii Krakowskiej, to jest tak jak taki mały festyn miasteczkowy, a to drugie, no to już jest takie duże w mieście, gdzie jest multum ludzi i multum turystów. No, tak bym to porównał. I chyba fajniej jest pójść jakoś w środku tygodnia. Tak. I nie na początku tego jarmarku, tylko jakoś w środku grudnia. No, no gdzieś w środku grudnia. Jak śnieg spadnie, o, to już wtedy w ogóle robi się tak romantycznie. I ślisko. I ślisko też się robi. Bo rynek krakowski jest strasznie śliski. Te płytki, czy nie wiem jak to nazwać. Okropnie ślisko. Tadek, chodź tutaj. Dobra, żegnam się. No, dobra, no to co? Tyle, bajo. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę i kliknąć dzwoneczek. Dobrze? Dobrze. No, pa. To pa, trzymajcie się.